Miejsce przypominające piekło na ziemi. Małe miasteczko, które stało się inspiracją dla twórców gry Silent Hill. W latach 50. zamieszkiwane było przez prawie 3000 osób. Obecnie mieszkańców jest tylko kilkoro. Na terenie Centreli znajdują się liczne złoża węgla. W 1962 roku grupa strażaków dostała zadanie spalenia śmieci w pobliżu jednej z nieczynnych kopalni. Niestety strażacy nie dogasili tlących się odpadów. Ogień przedostał się do podziemnych pokładów węgla. Początkowo władze stanowe próbowały ugasić pożar. Ten jednak rozprzestrzenił się tak bardzo, iż zaniechano dalszych prób. Miasteczko zdobyło medialny wydźwięk w 1982 roku, kiedy to na podwórku, na którym bawił się 12-letni chłopiec, nagle roztąpiła się ziemia. Wytworzyła się szczelina na głębokość około 15 metrów. Chłopiec wpadł do rozstępu. Szczęśliwie udało mu się przeżyć wypadek. Po takim incydencie władze nie mogły zbagatelizować sytuacji. Nastąpiło wysiedlenie mieszkających tam ludzi, a ich posiadłości zostały zburzone. Podziemny ogień przyczynił się do powstania przerażających widoków. Unoszące się kłęby dymu, spalona roślinność, zniszczone drogi. Na terenie miasteczka znajdują się tablice ostrzegawcze informujące przybyłych o niebezpieczeństwie zapadnięcia terenu. Według naukowych przewidywań całkowite zagaszenie pożaru nastąpi dopiero za około 250 lat. Do tego czasu Centralia będzie jednym z najmroczniejszych i niebezpiecznych miejsc w stanie Pensylwania.